Imperium Mingu dostało nową reformę, która pozwala jej zamieniać trybutariuszy w wasali. Czyli szczerze mówiąc, daje nam to możliwość podbijania świata bez toczenia wojen, a w zasadzie bez podbijania prowincji dla siebie, tylko i wyłącznie drogą pokojową i naszą dyplomacją. Czy to oznacza, że nie będziemy toczyli żadnej wojny naszym Mingiem? No nie, bo na przykład taki ojrat trzeba siłą dołączyć do trybutariatu. Znaczy będziemy musieli rozbijać kraje, żeby były mniejsze, tak jak widzi Yangar, Bachmanis i tak dalej. Zapomnij o kwiatkach! Kupuj gry na Enebie z kodem Lukas 3% zniżki. Linki w opisie. Jeżeli idzie o nasze stany, tutaj mamy niestandardową sytuację. Posiadamy 26% ziemi królewskiej, czyli za mało, żeby rozdać sobie 3 punkty naraz. Na początku będziemy potrzebowali bardzo dużo punktów administracyjnych oraz militarnych, więc bierzemy te w pierwszej kolejności. My możemy też na spokojnie odebrać ziemię na początku, no, jakąś tam misję sobie brać. O, manpower, bardzo fajnie, bo i tak nie będziemy wojen toczyli. Poza tym bierzemy w stanie militarnym Supremacy over the Crown i powiem wam szczerze, że na razie tylko i wyłącznie tyle. Tańszych doradców weźmiemy sobie dopiero kiedy nabijemy 3 punkty stabilności. A dodatkowy punkt, jak tylko będziemy mieli te 16%, żeby nie spaść znowu do jakiegoś tam poziomu poniżej 5% i nie mieć tej gigantycznej kary do autonomii, bo to jest mega złe na Mingu. No i też zależy o dziwo nam na dochodach z taksa, bo Ming opiera się na podatkach. A jak o podatkach mowa, no to zobaczcie, mam tutaj taki wyjebisty edykt, który jest większa o 25% i w zasadzie z tych, które mamy na początku rozgrywki, jest to jedyny sensowny. Jeśli idzie o doradców, no tańszych żadnych nie mamy na starcie rozgrywki, no ale powinno nam zależeć na tym, żeby mieć doradcę do podatków, żadnego nie mamy, ale do produkcji też może być. Chcemy też na początku mieć jak najszybciej trójkowych doradców, no może wezmę sobie tutaj dyplomatycznego i potem go rozwinę i docelowo... O, pan od morali, też go weźmiemy i potem go rozwinę do trójeczki. Poziom doradców ma wielki wpływ na to, jak szybko zwiększamy naszą merytokrację. I merytokracja wpływa na to, że mamy tańszych doradców, więc warto jest ją mieć jak najwyżej oraz za nią kupujemy właśnie te edykty co jakiś czas. Kolejna sprawa to nasza armia, która ma dużo niepotrzebnej konicy i takie bardzo dziwne staki, więc poprawiamy wszystkie, żeby miały, no, takie parametry, 10-2 i na razie to nam wystarczy. Ekonomię mamy przekozacką, to jest najbardziej zarabiający kraj na początku rozgrywki, ale tak czy siak nie chcemy toczyć wojen, więc armia w dół, forty w dół. Jeżeli idzie o przesyłanie naszego handlu, to jest dobrze ustawione. Bawiłem się w przesyłaniu handlu z Niponu, nie ma to najmniejszego sensu obecnie. Ojrat musimy zaatakować sami, ponieważ Ojrat ma sam wasala Mongolię, więc nie zostanie pokojowo w żaden sposób naszym trybutariuszem. O, zobaczcie, tutaj jest taki modyfikator. Jest to jedyny kraj, z którym będziemy toczyli wojnę, ale dopiero kiedy ten pan sobie zemrze, bo jest przekozackim dowódcą. Mamy też możliwość ustanowienia jednego dodatkowego trybutariusza, co w zasadzie też robię, bo od ilości developmentu naszych trybutariuszy zależy, jak szybko będziemy rozwijali nasz mandat, a na tym nam bardzo, ale to bardzo zależy. No i dodatkowo widzicie prosperity w naszych prowincjach oraz stabilność. Ostatni modyfikator wynika z monumentu, który mamy w naszej stolicy. Flota raczej leci na moodball. Próbowałem bawić się w flotę handlową, ale jest ona totalnie bezużyteczna dla nas. Chyba że poszlibyśmy pod ideę handlową, to wtedy może się przydać. Zdziwiło mnie też, że na tym patchu Korczyn startuje jako nasz trybutariusz. Na wcześniejszych zawsze trzeba było stoczyć tą wojnę, ewentualnie wysłać decyzję, że staje się naszym trybutariuszem. Wysłałem też dwóch dyplomatów, w zasadzie to jednego do Korei, drugiego do Ayutai w celu poprawienia relacji z tymi krajami. Kolejna sprawa to przejrzenie wszystkich naszych trybutariuszy i u każdego, którego się da, bierzemy początkowo punkty administracyjne, bo naprawdę tony tych punktów będziemy potrzebowali. No a dwa rocznie to niby nie jest dużo, ale zawsze jest to troszeczkę tych punktów więcej. A zobaczcie, ile mamy tych trybutariuszy. Każdy daje tych punktów aż tyle, no to ładna może nam się sumka uzbierać. Dodatkowo biorę tylko i wyłącznie pieniądze, bo będziemy jeszcze budowali naszą gospodarkę. A, i dla mnie to będzie pewnie mega nudna kampania, a dla was będzie mocno pocięta, więc zwracajcie uwagę, jaką datę mamy, albo będę wam mówił, jak będą jakieś gigantyczne przeskoki czasowe, może w sumie. Royal Mariaży nie biorę, bo gdzieś od czasu do czasu będę mógł robić pokojowo wasali i wtedy będziemy, no po prostu tam wysłali Royal Mariaży, żeby anektować te kraje. A, nasi kochani władcy, mamy początkowego imperatora Kizen Tzu, czy jakkolwiek się go nazywa, nieważne, jest debilem. Następcę zabijamy od razu. 12 tysięcy kawalerii do rozwiązania. Jako Ming też musimy pobudować troszeczkę fortę, co najlepiej, żeby
żebyśmy mieli zabezpieczoną całą naszą granicę, żeby nikt nie wbijał się do tych wartościowszych prowincji, więc warto jest sobie to sprawdzić. Północ zazwyczaj jest dobrze zabezpieczona, wybrzeża raczej nie musimy, nie zauważyłem, żeby nam się jakieś monsuny odpalały, przynajmniej jeszcze nie teraz. No i zostaje nam zabezpieczyć południe, bo tu jest duża luka. Jako Ming chcemy też priorytetyzować wszystko, co nam daje w eventach mandat. Nie traćcie go, zyskujcie go jak najszybciej. Super ważne jest to, że im szybciej przeprowadzicie reformy do ostatniej, a doszła nam jedna więcej, więc może to zająć troszeczkę czasu, tym szybciej zaczniemy zjadać naszych trybutariuszy. Tak, jest zdecydowanie mandat. No i mamy 3 punkty stabilności, bierzmy tańszych doradców. Oczywiście oprócz stanu tego wojskowego, którego nazwy nie jestem w stanie wypowiadać, bo tutaj musimy zostawić sobie na później miejsce na wasali oraz zjadanie wasali bez kary do dyplomatycznej reputacji. Jeżeli idzie o harmonizację naszej religii, bo w sumie konfucjonizm dostał teraz mega boosta, zobaczcie, koszty developmentu dostaliśmy, jerlymerytokracy zwiększone na 100%, czekamy aż ten paseczek przesunie nam się tutaj do 100% i zaczniemy wtedy zjadać animistów w pierwszej kolejności. Ooo, jakie to kuszące, 5 mandatu czy kopalnia złota? No bierzemy kopalnię złota, bo w sumie da nam to drugą kopalnię złota. Mam kopalnię złota. O. Nie wierzę, że to robię, no ale akurat Ming podatkami stoi, a nikt nie ściąga lepiej podatków niż nasze świątynie, więc budujemy je naprawdę wszędzie za wszystkie pieniądze, które mamy, do poziomu gdzieś o tutaj, żeby nie było za 10, tylko o te 13. No to czas zaatakować Oirat. Oirat, Oirat, zapamiętaj w końcu, tam nie ma J. A, i jeszcze jedno, jak chcecie zrekrutować waszego dowódcę, to teraz, znaczy władcy na generała, ale nigdy nie przydzielajcie go do dowodzenia waszą armią, bo wasz cesarz jest debilem i od razu by chciał ruszyć do boju na czele swoich armii, dać się złapać i doprowadzić do upadku waszego imperium. No i Oirat zdobyty. Kosztem 60 tysięcy wojska. Jeżeli idzie o nasze idee, bo tych na Mingu można wziąć kilka, ja osobiście będę szedł pod humanistyczne, na chwilę wezmę exploration do trzeciego poziomu, oraz następnie je skasuję, jak wykorzystam, i będę brał influence oraz administrative ideas. Można też zrobić mig totalnie pod kolonizację, czyli exploration, expansion, a jeżeli chcemy się pobawić pod handel, no to ilościowe oraz handlowe idee. Build innowacyjne oraz ofensywne też może być dość ciekawy na Mingu. Jeżeli idzie o rozwinięcia z ery, to dziwo nam się przyda feudal de jour lao. No i okej, mamy to praktycznie 100% mandatu i przeprowadzamy dopiero pierwszą reformę. Najlepiej jest doprowadzić do 100%, mieć jakiś zapas do podniesienia szybkiej stabilności i dopiero wtedy działać. Bo kiedy spada wam mandat poniżej 50, dostajecie te minusy. Po wojdach niestety w niektórych miejscach muszę ręcznie obniżyć dewastację. Koniecznie. Renesans w tej prowincji będziemy wprowadzali. To jest Fenyang chyba? Pierwszy monument, który rozwijam. No to oczywiście zakazane miasto, bo mamy tutaj mandat. Jeżeli chodzi o reformy nasze rządowe, drugi tier wziąłem podatki. Możliwe, że później będę zwiększał na manpower. Kolejna reforma to autonomia w naszych prowincjach. Im mniej, tym lepiej. Chociaż tutaj można się zastanowić na tych wpływach. O, wojskowych. 60 golden kobu z podatków. Masakra. Teraz zauważyłem, że humanistyczne idee dostały na drugim tierze przyspieszenie harmonizacji religijnej. No to tak fajnie mi tutaj wpłynęło na to. Bo to, że harmonię rocznie będziemy mieli zwiększoną, to już było dawno. I teraz zobaczcie, po ile możemy budować nasze tutaj budynki produkcyjne. Ile nam to da inkomu więcej? Mamy 34 i zobaczymy, ile będzie po zbudowaniu. 50! Całkiem nieźle. No to czas łapać naszych pierwszych wasali, których zaczniemy anektować za niedługo. Mamy pierwszego kolonistę. No to wiecie, lecimy łapać naszych trybutariuszy. I dalej nie lecimy z ideami eksploracyjnymi w ogóle. Filipiny płacą nam już trybut. Spam kart house'ów. Trochę przegiąłem z ilością wasali. I w sumie powiem szczerze, że przydałoby się, żeby wasale jakoś kolorem byli rozróżnialni. Bo zamierzam ich przecież wszystkich zjadać, a teraz muszę zgadywać, kto jest tu moim wasalem, bo serio nie pamiętam, a kto jest moim trybutariuszem, no i tak to jest trochę durne. Jej, zakazane miasto dokończone, bo trochę się zgapiłem, zapomniałem, że go nie dokończyłem. Odpalmy teraz też przywilej za brak kary przy anektowaniu. Neokonfucjonizm, tolerancja heretyków czy national unrest i... Nie no, raczej wolę iść w tolerancję. Oczyszczamy Tajwan z lokalnej populacji, bo ta wiecie, może się jeszcze nam buntować w przyszłości czy coś. Lepiej sobie to skolonizować. Bengal stał się naszym trybutariuszem. Masakra. Co zwiększyło znacząco nasze wpływy z trybutariuszy. Mimo to mamy erę już reformacji.
Reformacji. I w erze Reformacji mamy pewien problem. Mianowicie kryzys dynastii Ming. Do małych to on nie należy. No, trochę ryzykuję, co prawda mam niezły przyrost mandatu, ale może okazać się za mały, bo kryzys Mingu... No, plus 2 punkty, nie wiem, czy szybko narobimy mandat. Jeżeli będziemy mieli Fuxa i odpali nam się chociaż jeden event plus 5, to jeżeli szybko tak liczę w głowie, to powinno nam się udać. A jeżeli nie, to mam przerąbane. Ale co mi grozi? Tylko duże bunty, duża kara do wszystkiego. Oh my god. Co za Fux? 5 mandatu. A brakowało nam tylko pół roku niecałe. Ten disaster nie resetuje postępu. Ups. Skończyłem też świątynię Konfucjusza. Troszeczkę musiałem zabunkrować kraj, żeby mieć pokrycie dosłownie wszędzie, gdzie się da, tylko w fortach. No tu się jeszcze budują. Bo zamierzam jednak przeprowadzić tą reformę. Mimo wszystko, armia w górę, niech nam się ulepsza. Nie mogę w to uwierzyć, ale chyba uda mi się zwasalizować Andahar. Czyli za 10 lat go zanektuję i będę miał dostęp do Bachmanisu oraz Vijayangaru. Jak to się mówi? Raz kozie śmierć! I tak, dałem teraz edykt militarny, Infantry Combat Ability. Ciekawe, czy Imperium będzie gotowe na to, co nadejdzie. Przed katastrofą, no zarabiam, tak, ekonomią, 159 golda, 51 na czysto. Okej, kryzys nadszedł. 35 mandatu jeszcze tracę? Ludzi porąbało! Jeszcze ile buntów mi się podpalało, oh my god! Dobra, co muszę zrobić, żeby go przerwać? Mandat na poziomie 75 punktów. Fuck! Korupcja 5%, no to to zbijemy. I muszę tłumić buntowników, bo to tylko ten mandat jest tragiczny. Moja ekonomia! What the fuck! O połowę w dół! Jeszcze mi się kopalnia akurat zawaliła. No co za taki głęboki system fortów. Daję radę. Powstrzymuję buntowników przed zajmowaniem moich prowincji zbyt dużą ilością. A moje armie nawet całkiem źle sobie z nimi radzą. Zobaczcie. Na podobnym poziomie są. Technicznym. Dobra, zmniejszyłem poziom korupcji. Zmniejszyłem utrzymanie naszej armii. No i mamy tylko już 11 golda na minusie. Nie jest źle. Najgorsze jest to, że nie mogę włączyć fortów, bo nam od razu zacznie rosnąć spustoszenie na naszych prowincjach. Dobra, myślałem, że rozstawienie wojska i tłumienie buntów coś nam da. Praktycznie nic. Nie opłaca się. Kraj wciąż płonie. No te bunty są po 35 tysięcy. Ale potem już nie są aż takie złe w sumie. I jeżeli byśmy naprawdę nie chcieli mieć tych buntów, wystarczyłoby tylko zwiększyć autonomię. Ale nie będę tego robił. No ci się już znacznie lepiej biją. A co się dziwić, to są Noble Rebels. Jeszcze władca mi umarł. Albo następca. Następca, no nie. Ale jak? Przecież tu były jakieś podziabane trajby przed chwilą. I 50 mandatu. Za co? Serio, tutaj nie było żadnego tribe'a, który by zdobył jakąś dominację. Nie rozumiem tego. Muszę sprawdzić w eventach potem. A najlepsze, gorsze jest to, że ja miałem już 49 mandatu. No to jest przerąbane. Teraz muszę od nowa to wszystko nabijać. A rewolty trwają, mi się już wojsko skończyło. Już najemników, jak widzicie, mam i korzystam. Ale na szczęście mam bardzo dużo sensownych i pomocnych eventów na więcej mandatu. Jak fajnie. Ale coraz więcej kraju jest już zielonego. Tyle dobrego. No i moi trybutariusze też mi pomagają, niszczą mniejsze bunty, odbijają niektóre prowincje, bije te większe armie, bo jednak oni nie są w stanie pokonać 40-tysięcznych armii, które gdzieś od czasu do czasu się tu pojawiają. No ale takie malutkie, zobaczcie, dają radę. Jakim cudem Korea jest trybutariuszem Manchu? To musi być naprawdę jakiś event, totalnie. No i z Mandżurią się zajmiemy już niedługo. Patrzcie, 58 mandatów, bardzo szybko, niecałe 3 lata później mamy już nabite, a też to będzie jeden z ostatnich moich, znaczy w sumie to będzie moja ostatnia reforma. No i dzięki najemnikom sytuacja opanowana, przynajmniej na razie. Zostało nam zdobyć 5 punktów mandatu, więc jeżeli jakiś event lub to nam urośnie, to będzie gites. Ta kopalnia zawala mi się już drugi raz. Wreszcie! Udało się! No, powiem, że z tych disasterów, które w ogóle wgrałem w Europce, to był chyba jeden z trudniejszych, znaczy bardziej upierdliwych. Prawie totalnie wyzerował, wpadłem w pożyczki przez niego. Straszna sytuacja, straszna, naprawdę. No ale w międzyczasie skończyłem ideę i teraz będziemy też przeprowadzali ostatni mandat. W sumie, czemuż by nie, już możemy to zrobić. Bo drugi raz tego kryzysu mieć nie możemy. Na szczęście. Nie ukrywam, że bardzo by mi się przydały teraz dyplomatyczne idee, żeby mieć więcej dyplomatów i tutaj zarządzać wszystkim. Zjadamy kolejnych wasali. Trochę za duże te kraje. Znaczy tutaj jest wasal, ten jest niestety za duży, więc trzeba byłoby je atakować i dziabać na mniejsze. W sumie mam też trochę nowych manufaktur do pobudowania, naprawdę dobrych. I na ten moment trzymałem też w sumie misję na tańsze budowanie. Nieźle, pół punkta mandatu na miesiąc. Powiem wam, że najgorsze to jest to przeklikiwanie punktów
wiem, jest jakaś interakcja, która to zmienia wszystkim naraz, jeżeli się da, jak nie, to zostawia hajsy, bo by się przydało przy takiej ilości trybutariuszy, a że zaczynam lecieć z procesem anektowania dużej ilości moich wasali, no to myślę, że nam się przydadzą punkty dyplomatyczne. No i bądź tu człowieku mądry, masz 100 mandatu? Masz 100 mandatu, nie możesz tego użyć. A, czuję się taki oszukany. No pewnie jest tu jakiś ułamek wchodzi w rachubę i nie mogę Bengalu zrobić. To by teraz wymagało zrobić mu jakąś wojenkę i wypuścić chociażby jedną prowincję. Zjadamy kolejnych 4 moich wasali. No to teraz może czas na Pegu, staje się naszym wasalem. I w sumie czy możemy go od razu anektować? 20 lat muszę czekać? Nie, 10, sorry, co to? Ja odejmować nie umiem po prostu. XD Żampur staje się naszym trybutariuszem. Jak jest duży? Niestety za duży. Szkoda, że nie zrobili tak, żeby mandat był powyżej, na przykład do 200 mógł się zbierać. Byśmy wtedy mogli naprawdę duże kraje zjadać. Dość ciekawie by to wyglądało. Bengal teraz jak patrzę, no opuściliśmy go. Ale czy on się zgodzi na wojnę? No, znaczy na wojnę się zgodzi, nie zgodzi nam się oddać prowincji. Coś tu trzeba wykombinować. Sprawdzę jeszcze, czy dyplomatyczne działają. Idę na zmniejszenie na przykład kosztów. Ale biorę dużo do przodu tą technologię. Ale niech będzie, niech będzie. I lecimy dyplomatyczną jak najszybciej. Zobaczyć, czy Provincial War Score Cost ma wpływ na to, kogo możemy zjadać, a kogo nie. No i w teorii teraz mogę sobie pozwolić zjadać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krajów na raz. No tak, chyba czas na Malakę przyszedł. No i mamy to, idea dyplomatyczna. Korea potrzebuje 144 punktów mandatu. Klikamy to, w sumie niech się nam wszystko przeliczy. Niestety, nie wpływa. Czyli rozwiązanie jest proste, trzeba będzie toczyć wojnę o zmniejszenie tych krajów. Realnie powypuszczać wasali, nie wiem, poddawać prowincję jakimś moim sojusznikom, coś w ten deseń. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak wykorzystać na przykład tą mechanikę, którą wam tutaj zaprezentowałem, jakimś innym krajem, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, bo w sumie jestem ciekaw. Udaje nam się też już wyjmować trybutariuszy Malaki, więc i niedługo Malaka trafi pod nasze panowanie. No ale teraz musimy mieć te 50 mandatu i jak tylko go nabijemy, zaczniemy rozbijać Bengal, Bahmanis, Vijayanagar na mniejsze kraje. Lol, już wszystkie religie, które mam u siebie zharmonizowałem, czyli dostaję naprawdę niezłe bonusy. Haha, możemy już też zacząć zdawać Pegu oraz Awe. No dobra, Awe za chwilę będziemy mogli, ale da nam to dostęp do kilku bardzo potężnych monumentów. Zobaczcie, Advisor i dyplomatyczna reputacja i relacje plus 2, niesamowicie mocne. Tutaj będziemy mieli stabilniejszy, ale to tylko jest Aria, no szkoda, to ten monument jest do dupy. Ten też raczej nam się nie przyda. Ej, czekajcie, nagle wychodzi, że wszystkie te, które potrzebuję super, to są u krajów, które muszę rozbić dopiero na mniejsze. No szkoda. Mam nadzieję, że szybka wojna z Ayutthayą. Niestety mandatu nie mam, więc trochę ryzykuję. O to, żeby odbić prowincję dla naszego wasala, którym jest Khmer. Wtedy powinna Ayutthaya się znacząco zmniejszyć. Zobaczymy, czy nam się to uda. Na szczęście Ayutthaya ma jakąś tutaj wojnę na południu, więc całe wojsko tam skierowała. Ja ich zaraz odetnę na tej prowincji, cały kraj pod okupacją będzie. Ale naprawdę żałuję, że ten modyfikator nie wpływa na to, że możemy ten kraj jakiś anektować przez mandat i tak dalej, znaczy wasalizować przez mandat. Szkoda, że tak tego nie zrobił Paradox, chociaż może byłoby to za mocne do rozgrywki, ale taki wiecie, pokojowy World Conquest, też fajna sprawa. No i zjadłem Pegu, któremu zdążyłem przekazać troszeczkę prowincji, więc fajna sprawa. 10 dyplomatycznej reputacji na miesiąc, bardzo szybko zjadamy naszych wasali, zobaczcie, niecałe 3 lata i takich Khmerów zjadamy. Bardzo fajnie to wygląda. No i tak samo to wygląda z Awa, nam za chwilę wpadnie w rączki i w sumie zobaczę, czy spadnie nam poziom monumentu. I nie spada! Dostaliśmy drugi monument, super! Znaczy dwupoziomowy monument. Ale w tym regionie zobaczcie, ile jest fortów po botach, masakra. Trzeba byłoby to teraz kasować, nadrabiać, właściwe budynki tutaj wszędzie stawiać. 48 fortów. Gdzie ja to pobudowałem? Zjadamy praktycznie 5 wasali naraz. No, kolejna partia za nami. I kolejną partię krajów teraz będziemy zdobywali z regionu Malaki, chociaż oprócz tego Pattaya, bo to mi piraci! Piracka Republika, głupia, no co za ludzie tutaj są. O, i pojawili mi się sunnici. Wyjebiście. Lang Xiang to tylko 94 punkty mandatu, więc zaraz też przerobimy na naszego wasala i będziemy zjadali. Dużo monumentów też już podnoszę do wyższych poziomów. Nie wszystkie się opłaca do trzeciego, więc też warto na to zwrócić uwagę. Chociaż ten w Khmerze warto, bo to tańsza technologia o 10%. A wiecie, ja nie mam na co punktów wydawać, szczerze mówiąc, oprócz, nie wiem, dewowania czy cokolwiek.
I ten w Langxiang mnie bardzo monument interesuje. W zasadzie będę miał 100% nawet harmonię teraz, jak go rozwinę. No bo zobaczcie, jeżeli go rozwinę do trzeciego poziomu, to będę miał tu 0. No i szczerze mówiąc, gdybyśmy też grali taką standardową gierkę z podbojami, a tutaj naprawdę mocno się powstrzymywałem, żeby podbijać prowincje dla siebie, chyba ani jednej nie podbiłem dla siebie bezpośrednio, no to Ming byłby teraz jeden z ciekawszych krajów do podbijania, gdybyśmy się tak nie powstrzymywali, proparli dalej na zachód. Po prostu, wiecie, większe kraje rozbijali lub podbijali, potem wypuszczali z nich jakieś państwa i robili z nich trybutariuszy. Po chwili trybutariuszy byśmy zmieniali na wasali i tak to zjadali w kółko. No naprawdę niezła technika podboju świata. Może nawet nie taka upierdliwa. Kto wie? A jeżeli chcecie zobaczyć, jak dynastia Piastów, znajdująca się w takim malutkim Opolu, powraca na tron Polski, jednocześnie pozwoli wam to zrobić osiągnięcie Back to the Piast, przejąć władzę w Holy Roman Empire oraz zdobyć kilka unii. Zachęcam do oglądania.